zapraszam dzisiaj Was na czat make-up. Będzie to filmik pogadankowy, a w trakcie takich pogadanek do Was będę po prostu wykonywać makijaż, który miałam w moim ostatnim filmiku z holem zakupowym. Mam tutaj taki, to jest Glow Brightening Fluid, czyli to jest chyba taki fluid rozświetlający, tyle że to nie daje nam koloru, tylko raczej jako, myślę, jako rozświetlacz po prostu taki w kremie. I myślałam, żeby go nałożyć, słuchajcie, na całą twarz, żeby ta twarz była fajnie rozjaśniona. Ale nie wiem, jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, wszędzie, nigdzie nie ma jakichś polskich recenzji na temat tego produktu. Wszędzie jest na niemieckim. Ale popatrzcie, on taki daje bardzo delikatny glow, więc myślę, że ja sobie go po prostu gdzieś tam na twarz nałożę właśnie jako taką bazę. Także nałożę sobie ten produkt na kości może policzkowe, aby je rozświetlić. Później nałożę jeszcze właśnie podkład, także zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Troszkę się tu do Was przybliżę. To ma bardzo taką delikatną, lekką konsystencję. Bardzo fajnie się stapia, muszę Wam powiedzieć. I daje właśnie taki glow. Więc myślę, że ja sobie go po prostu tutaj na kości policzkowe delikatnie rozetrę w kierunku skroni. I na to później nałożę podkład. Może coś się przybije, no nie wiem, zobaczymy. Pierwszy raz to używam, dlatego na nos sobie troszeczkę nałożyłam, na brodę. No, bardzo ładny efekt daje takiego rozświetlenia, możecie zobaczyć. Jest bardzo delikatny ten produkt. Mam nadzieję, że Wam muzyka tutaj gdzieś w tle nie przeszkadza. Ona sobie tak delikatnie gra. Na twarz ja nałożę sobie podkład z Revlon, tylko ja tutaj mam dwa. Będę mieszać dwa ze sobą, bo ten numerek 340 Early Tan jest dla mnie za ciemny, natomiast ten z Buff jest za jasny, także ja sobie je troszeczkę zmieszam. Muszę zobaczyć, zmieszałam sobie go trochę. Jest taki teraz delikatniejszy i myślę, że taki kolorek będzie lepszy po prostu. No, odcień właściwie zrobiłam dobry. Nie wiem, słuchajcie, jaka u Was jest pogoda, ale u mnie ostatnimi czasy dosyć pogoda skacze. Dzisiaj jest w sumie troszkę chłodniej niż, nie, cieplej niż wczoraj, ale chłodniej niż przedwczoraj i ta pogoda tak teraz skacze. Ja znowuż kaszlę, Lenka też mi zaczęła kaszleć. Nie wiem, dziewczyny, słuchajcie, ostatnio nagrałam właśnie ten test na żywo podkładu z L'Oreal i muszę Wam powiedzieć, że on się kompletnie nie nadaje na jakieś dłuższe wejścia, jeżeli chodzi o moją cerę, bo po prostu tak się ściera, jest taki później brzydki. Nie wiem, czy nie mam za ciemnego tego podkładu, za jasnego tego podkładu i chyba sobie minimalnie po prostu gdzieś dołożę, żeby to rozetrzeć. Tak bardziej właśnie w te miejsca, co byśmy po prostu sobie konturowali. Nałożę sobie po prostu ciemniejszy. Okej, no i to sobie troszeczkę teraz rozklepię. Będzie takie cieniowanie w zasadzie, w sumie, wiecie, na mokro. Te podkłady z Revlonu i tak troszeczkę później ciemnieją na twarzy, dlatego staram się też nie przesadzić, żeby po prostu ten podkład nie był nie wiadomo jaki ciemny, bo jak on troszeczkę mi później właśnie zacznie oksydować, zrobi się ciemniejszy i nie będzie tak fajnie wyglądał. Okej, ja mam podkład nałożony. Sobie przetrę trochę jeszcze po powiekach. I teraz zrobię sobie brwi. Okej, teraz przechodzimy do brwi. Brwi sobie wyrysuję kredką z Catrice. A co nie zrobię z tą kredką, bo ona coś mi się tu strasznie łamać zaczęła, słuchajcie. Więc ja sobie teraz troszeczkę wyrysuję brwi, zaznaczę po prostu dolny łuk, tak bardzo delikatnie. Później jeszcze będę wyczesywać, uzupełniać cieniem. Robię takie bardzo delikatne, lekkie ruchy. Staram się tak po minimalnie po prostu zaznaczać te brwi. Nie chcę po prostu tak jechać jednym pociągnięciem, bo to może mi nie wyjść. Więc sobie teraz zrobiłam taki bardzo delikatny zarys i teraz po prostu uzupełnię.
No i resztę uzupełnię sobie cieniem. Użyję sobie pędzelka Hakuro H85 i do tego użyję tego setu z Catrice. I będę używać ten ciemniejszy cień. Delikatnie maczam pędzelek, obczepuję i takimi też ruchami bardzo krótkimi uzupełniam sobie brew. Staram się, żeby ta linia tutaj spod spodu, jak jest łuk po prostu, była ciemniejsza niż ta linia górna. Ten górny zarys brwi. Spotykam się z tym, że dziewczyny po prostu jednym kolorem cieni malują swoje brwi, a tutaj u nasady przy początkach brwi powinny nasze brwi być troszeczkę jaśniejsze. Dlatego teraz użyję sobie tego jaśniejszego cienia z Catrice i przy czubku po prostu tutaj przy początku, jak się brwi zaczynają, tym jaśniejszym będę po prostu malować. I tak jeszcze to wszystko za chwileczkę wyczeszę, żeby to było takie bardziej naturalne. I teraz po prostu sobie biorę drugą część tej kredki i wyczeszę te brwi, bardziej skupiając się, żeby bardziej wyczesać brwi właśnie tutaj na samym początku. Delikatnie tak, przechodząc dalej. Te brwi będą miały taki naturalniejszy bardziej efekt, nie będą takie graficzne, mocno przerysowane. No i brwi w zasadzie już mogłabym tak zostawić, ja sobie jeszcze tylko tu poprawię. Tutaj mam z Catrice Eyebrow Filler, jest to taki żel koloryzujący do stylizacji brwi, natomiast on nie daje jakiegoś dużego efektu. Jest tutaj taki właśnie pędzelek jak od tuszu i delikatnie przeczeszę właśnie brwi, a to z tego względu, żeby je utrzymać po prostu w ładzie, żeby się gdzieś tam nie rozwalały i tak dalej. Ok, teraz przechodzimy do makijażu oka. Jak oglądałyście właśnie ten mój filmik z zakupami, skupiłam się raczej, żeby ten makijaż był jasny, taki bardzo rześki, wiosenny. Możecie zobaczyć, jak mi przyciemniał właśnie ten podkład na ręce. Łyknę się kawy, żeby po prostu nie stała później zimna. I teraz na całą ruchomą powiekę nałożę sobie po prostu białą kredkę, tak jak to robię zawsze w makijażu oka, kiedy nakładam biały cień i muszę wam powiedzieć, że chyba tak bardzo delikatnie ten rozświetlacz przewija się przez podkład. Daje taki ładny właśnie glow. Widzę to dużo mocniej błyszczenie właśnie w tych miejscach, gdzie dałam ten taki rozświetlacz, niżeli gdzieś indziej, gdzie go nie nakładałam. Także myślę, że fajnie działa taki podkład lekko rozświetlający efekt możemy uzyskać. Tutaj mam kredkę z Rimmela białą i nakładam sobie właśnie ją na ruchomą powiekę, aby podbić kolor cienia. Wyglądam przynajmniej komicznie. Nie wiem, będę składać to, czy co to się robi. I paluszkiem sobie delikatnie rozklepuję właśnie, żeby ten cień, ta kredka była tak mniej więcej roztarta, żeby tam nie było jakichś takich, wiecie, przybłysków skóry. Wystarczy tak delikatnie, żeby po prostu coś, nie, żeby to było takie, wiecie, lekkie podbicie koloru. Następnie co ja robiłam w tamtym makijażu, użyłam sobie z paletki Make Up Revolution i zrobiłam sobie po prostu załamanie powieki i w tym przypadku biorę sobie tutaj taki lekki brąz, taki ciałowy, wpadający delikatnie w róż. I biorę pędzelek, tutaj mam Hakuro H17 bodajże, taki delikatnie zakończony zaostrzeniem. Strzepuję i zaznaczam po prostu załamanie. Aż do zewnętrznego kącika, do wewnętrznego. Macham mocno tym pędzlem, żeby to się wszystko dobrze rozblendowało. Na blendowaniu możecie się skupić troszeczkę bardziej, bo jak... Także blendujemy sobie po prostu tutaj ten cień. Możecie zobaczyć, że praktycznie on jest tak bardzo fajnie, stapia się ze skórą, także jest to taki bardzo, taki jakby naturalny cień pogłębienia oka. No i to samo robię właśnie z drugim okiem, delikatnie strzepuję i po prostu załamanie, jak zaczyna nam się oczodu, kość się kończy tutaj od czaszki naszej. Maluję sobie po prostu załamanie.
I macham, macham tym pędzelkiem bardzo delikatnie. Nie chcę go jakoś tam mocno przyciskać właśnie. Jak już mam załamanie zrobione, teraz mogę przejść do tego głównego, do turkusowego cienia, bo biały właściwie nakładam na końcu, a później turkusowy będę sobie jeszcze dokładać. Ok, cieniowanie takie bardzo delikatne, nie za mocne. I teraz biorę pędzelek z Inglota 22T, to jest taki płaski, syntetyczny pędzelek. I ja ten pędzelek zawsze używam właśnie do nakładania białego cienia. I nakładam cień z Inglota, jest to taki biały mat, który uwielbiam, który kocham i który praktycznie już widać zużycie. Numerek oczywiście i wszystkie, cały opis kosmetyków będziecie miały na dole. I tym pędzelkiem syntetycznym właśnie nakładam ten biały cień i nakładam na praktycznie większą część ruchomej tutaj powieki. Delikatnie tak wklepując, nie rozcierając go, bo jak... Na pewno już pewnie jak malujecie się, zauważyłyście, że jak cień, jak im bardziej cień rozcieracie, to on traci na pigmentacji, na kolorze. Oczywiście to też jest zależne od cieni, jakie posiadamy. Te cienie z Inglota mi się jak najbardziej spisują. I wklepując właśnie, rozjaśniamy sobie tutaj oko białym cieniem. Bardzo ładny jest ten cień. Fajnie wygląda na wiosnę. Ja go teraz bardzo często używam w makijażach. Możecie zobaczyć, że oko jest bardzo fajnie rozświetlone. Później jeszcze jak będę to wszystko razem blendować, myślę, że będę musiała sobie po prostu tradycyjnie dołożyć. To też zależne jest od tego, jaką chcecie mieć pigmentację na oku. Jeżeli chcecie mieć bardzo białą powiekę, no to musicie po prostu dokładać. Okej, okay, białe sobie nałożyłam, tak mniej więcej orientacyjnie, żeby wiedzieć, jak to jest. I teraz przechodzimy do tego zewnętrznego kącika w postaci takiego turkusowego cienia, żeby właśnie dodać oku taki wiosenny look. Ale słuchajcie, nie musi być to akurat taki turkusowy. Ważne, bardzo ładnie to wygląda, jeżeli właśnie w zewnętrzny kącik nałożycie sobie jakikolwiek taki mocno fajny, jaskrawy cień. Ja tutaj mam akurat taką dużą paletę cieni z Pierre Renem. To była taka wielka paleta, ja sobie ją, mąż mi przeciął właśnie na cztery części, żeby nie nosić takiej całej. I tutaj mamy cień taki perłowy, eyeshadow Pearl o numerku 10. To jest ten tutaj. On jest po prostu pięknie napigmentowany, możecie zobaczyć. Ta pigmentacja tych cieni jest po prostu rewelacyjna. Patrzcie, jaki piękny. I on się tak bardzo fajnie błyszczy. Oczywiście pamiętajcie, możecie użyć, jeżeli lubicie róże, nałóżcie w zewnętrznym kąciku bardzo delikatny róż. Tak możecie kombinować z przeróżnymi makijażami, po prostu rozjaśnicie sobie całą powiekę białym cieniem, a na zewnętrzny kącik nałożycie jakiś akcent kolorystyczny. Makijaż niby ten sam, ale jednak inny. Ok, i teraz ten właśnie miętowy, taki morski cień również sobie wklepię. Wklepię go pędzelkiem takim również syntetycznym, płaskim. Jest to pędzelek z Rossmana, zakupiony chyba 5 lat temu, jak nie lepiej. Nadal się trzyma. Nic się z nim nie dzieje. Nakładam sobie po prostu tutaj ten cień. Strzepuję nadmiar, żeby się nie osypało gdzieś, wiecie, kolorystycznie na makijaż. Później tak będziemy go jeszcze przypudrowywać. I przepraszam. I wklepuję sobie go, słuchajcie, no w praktycznie sam koniec powieki. Ale się popisałam. Popisałam się. Nawet nie nakładam tego cienia, słuchajcie, przybliżę. Nawet nie nakładam tego cienia aż do połowy, tylko praktycznie no tak w samym koniuszku. Daje to taki bardzo ładny akcent kolorystyczny, tak żeby tylko zakończyć właśnie oko. Zobaczyć, tak to wygląda, taki delikatny akcent kolorystyczny. Później jeszcze to będę wszystko troszeczkę blendować, żeby zatrzeć granice i ten kolor i tak się jeszcze troszeczkę zetrze. To jest bardzo taki właśnie wiosenny, lekki makijaż. Tak się prezentuje właśnie przy końcach. Ogólnie słucham cały czas, słuchajcie, soundtracku, ścieżki dźwiękowej z 50 twarzy Greya.
Teraz sobie biorę pędzelek, ten właśnie, którym blendowałam granicę, ten cień, załamanie. Biorę sobie ten pędzelek i właśnie jeszcze raz przejeżdżam po tym takim ciałowym cieniu, żeby zetrzeć tą biel z tym turkusem, te granice. I możecie zobaczyć, że troszeczkę mi się straciło na pigmentacji tego morskiego cienia, ale ja sobie to dołożę za chwileczkę. I w tym przypadku, jak po prostu roztarłam jeszcze raz ten ciałowy cień, no to nie widzę już jakichś takich znacznych granic właśnie między tym białym cieniem, a właśnie tym ciałowym. Wszystko jest ładnie roztarte. I tak właściwie mogłabym już zakończyć makijaż oka i po prostu kreseczki sobie zrobić, ale dołożę sobie jeszcze delikatnie tej mięty. I teraz tym pędzelkiem, co nakładałam, biały cień, bardzo delikatnie tutaj, pokażę Wam, bardzo delikatnie tym pędzelkiem przejeżdżam biały, tak jakbym nacierała na ten miętowy. Nie odwrotnie, żeby tego miętowego nie było po całej powiece, tylko właśnie tym białym. Teraz następnym krokiem, co robiłam, to rozjaśniałam sobie dolną powiekę oka. I teraz tak samo tym turkusowym cieniem, to już potrzebuję troszeczkę cieńszego pędzelka, bo ten pędzelek jest za gruby. Nie mam, w każdym razie to teraz sobie tutaj nałożę taką małą kuleczką i biorę również ten turkusowy cień, strzepuję i pod tęczówką, pod naszą źrenicą zaznaczam sobie delikatnie tą miętą. Nie na całej długości, żeby tu przy kącikach wewnętrznych był biały cień. Krepując oczywiście od połowy do tego zewnętrznego kącika oka. W słońcu bardzo ładnie te cienie perłowe z pierrenę się mienią. Okay. No możecie zobaczyć, że jest taki dosyć jasny makijaż. I teraz biorę tak samo ten pędzelek biały z Inglota i żeby dodać troszeczkę blasku naszemu spojrzeniu, nałożę sobie wewnętrzny. W tamtym makijażu miałam tutaj rozjaśnione właśnie kolory. No to zrobimy tak samo. Miałam po prostu wewnątrz żółte cienie. Żółty cień, szukam go, jest. Biorę sobie również ten pędzelek z Inglota, ponieważ białym cieniem to ja już chyba tutaj nic nie będę robić, bo już jest rozjaśnione. Jeszcze sobie tu dodam troszeczkę. Ok. I tym pędzelkiem białym, ponieważ już go nie będę używać, nakładam sobie taki matowy żółty cień. Jest to żółty matowy cień właśnie również z Pierre René o numerku 35. On ma też piękną pigmentację. Te cienie z Pierre René, mówię Wam, dziewczyny, są rewelacyjne. One kosztują, można je, wiecie, kupić tak pojedynczo za koszt chyba 10 zł. Nakładam sobie tym żółtym cieniem, strzepując, delikatnie wklepując również, nie rozcierając, wewnętrzny kącik, ale tak minimalnie, żeby coś tu na tym oku był jakiś jeszcze też akcent. Jak pędzelkiem Wam się dobrze cień nie chwyta, możecie sobie paluszkiem nałożyć na powiekę i mogę sobie to rozetrzeć właśnie ten żółty cień w kierunku tej mięty. Użyję w tym celu maskary z Essence I Love Extreme. I za chwileczkę będziemy przechodzili do kreski. W zeszłym roku, co sezon właściwie, taki letni, jakieś firmy wypuszczają, słuchajcie, kolorowe maskary. I ja na lato również bardzo często nosiłam takie kolorowe maskary. Oczywiście nie po całej długości rzęs, tylko w zewnętrznych kącikach delikatnie. I tutaj mogę Wam polecić maskary z Biedronki, jakie zakupiłam sobie w zeszłym roku. Tutaj mam niebieską i zieloną, pokażę Wam. Tutaj takie mam. Tutaj mam dwie takie maskary kolorowe. Są to maskary z Be Beauty, niebieska i zielona. I myślę, że po prostu
Nałożymy sobie tą zieloną, o, żeby jakiś tam akcent był, delikatnie w zewnętrznych, przy końcach rzęs, natomiast tylko na dolnej linii. Ona daje taki bardzo fajną. A! Pojadę trochę. Zaraz Wam się przybliżę. Bardzo fajne to jest, naprawdę. Nawet jeżeli nie malujecie oczu, więc pomalujecie sobie delikatnie taką kolorową maskarą rzęsy, naprawdę to daje taki bardzo fajny letni look. Możecie zobaczyć, się troszeczkę do Was przybliżę, może zobaczycie, że te rzęsy mają po prostu taki bardzo delikatny, kolorowy kolor. Ok, i teraz przechodzimy do malowania kreski, słuchajcie. Zrobimy kreskę. Kreskę oczywiście zrobię linerem z Denikarte, tylko gdzie on jest? Ok, mam. Tutaj mam Denikarte Waterproof Eyeliner przy samej linii rzęs. Ten liner mi się już właściwie wykańcza powoli i cały czas po prostu muszę pędzelek moczyć. Ale też dobrym akcentem byłoby takim wiosennym zrobienie kolorowej kreski. Ale... No, tak słucham sobie właśnie teraz tej muzyki, jest 50 twarzy Greya i muszę Wam powiedzieć, że jak byłam w kinie z mężem Walentynki na tym filmie, to mówiłam, że jak będzie w internecie, to na pewno sobie ten film jeszcze raz zobaczę. Jest już na kilku portalach internetowych, natomiast jakoś nie czuję potrzeby, żeby jeszcze raz, drugi raz ten film obejrzeć, tylko dla muzyki, bo muzyka jest genialna. Okej. Więc słucham. Praktycznie cały czas słucham muzyki. No i mamy jedną kreseczkę, bo ścieżka dźwiękowa z tego filmu jest po prostu rewelacyjna. Uwielbiam. Moja Lenka też śpiewa tą główną piosenkę Eli. Ok, druga kreska. Nie mów nic teraz, Kaśka. No i ok, no dobrze jest. Dobra, kreski mamy zrobione i teraz nakleję sobie sztuczne rzęsy, żeby ten makijaż jakoś wykończyć. Także możecie zobaczyć, fajnie się mienią te kolorki, mi się to bardzo, ten makijaż podoba na właśnie taki sezon letni. Będziemy kończyć. Ok, nakładamy rzęsy, ja mam tutaj Ardell Demi Wispies, to są takie bardzo delikatne rzęsy. O, coś mi tutaj się przykleiło. Ja jestem z siebie dumna, brawo mi bicie, bo pierwszy raz przykleiłam rzęsy, raz, dwa i właściwie tak daleko od lusterka. Jeśli kleicie sobie rzęsy właśnie na pasku, ponieważ kilka dziewczyn, które maluję, strasznie nałożyłam im po prostu rzęsy i powiedziały, że bardzo im się efekt podoba, po prostu pokierowałam je, gdzie mają sobie kupić rzęsy. Ważne jest to, abyście dobrze przykleiły sobie początek i koniec rzęsy, bo jak któreś z tych końców nie będzie dobrze przyklejone, będzie Was uwierać w oczy. Także bardziej skupiamy się na tym, aby końce rzęs były dobrze doklejone. Troszeczkę ten klej przyschnie, te rzęsy się chwycą tej powieki i poprawię sobie kreskę. A teraz przejdę do reszty makijażu, ponieważ trzeba troszeczkę wykonturować twarz. Jak widziałyście, na podoczynie nakładałam sobie podkłady, bo jakoś nie chcę za bardzo tego makijażu za bardzo zrobić ciężkiego, ale myślę, że tutaj mam lekkie śnice, więc nałożę sobie tak naprawdę bardzo, bardzo mało, troszeczkę korektora takiego dosyć lekkiego Match Perfection z Rimmela numerek 030 Classic Beige. Wycisnę sobie i troszeczkę go wklepię. Naprawdę tak minimalnie. I nałożę, wklepię go pędzelkiem 6+. Jest to taki bardzo dosyć gęsty, ale bardzo fajnie zbity pędzelek. I tylko ok, jedno oko. I w ten sposób, jak jeszcze sobie właśnie na koniec makijażu oka wklepałam korektor, to jakieś tam osypane drobinki czy coś po prostu sobie zakryłam. No dobra,
Przechodzimy do twarzy. Przypudruję sobie twarz pudrem z Glazela. Mam tu taką próbkę pudru Glazel. Będę ją nakładać, będę nakładać ten puder Deni Prestige P92. On jest sypki, więc ja sobie go troszeczkę tutaj nasypię na wieczko innego dużego pudru. To jest taki transparentny, bardzo fajnie utrwalający puder. Strzepiemy nadmiar, żeby nie było za dużo. O. I tak wklepując, a później tak łuskając ten właśnie puder, utrwalę sobie makijaż, żeby później mi się nie świeciła za szybko twarz. Ok, teraz przejdę do konturowania. Dużo pudru mi zostało na tym wieczku, więc ja sobie go wsypię z powrotem. O ile się da, to się da, a jak nie, to trudno się mówi, to po prostu wsypię do tego. Strasznie nie lubię sypkich pudrów, słuchajcie, naprawdę. Tak się człowiek kida i w ogóle. Dobrze by było, jakby każda firma do danego sypkiego produktu stworzyła jeszcze puder w kamieniu. Dobra, przechodzimy do konturowania. Zastanawiałam się, czy nałożyć sobie w tym makijażu dzisiaj, wykonturować twarz tym bronzerem z Benefit Hoola, czy też taki mam ten fake bake od Gabrysi, który daje taką, który jest taki właśnie fajnie rozświetlający i chyba sobie tego po prostu użyję dzisiaj. On ma takie mnóstwo takich bardzo minimalnych drobinek, jest naprawdę bardzo fajny, bardzo lekki. Także takim zwykłym jakimś puchaczem, pędzelkiem, nie za grubym, troszeczkę wykonturujemy. Możecie zobaczyć, jest takie naprawdę bardzo delikatne, bardzo subtelne. To nie jest matowy bronzer, jaki ja uwielbiam, ale myślę, że po prostu na taki fajny, wiosenny makijaż można sobie zaszaleć i coś rozświetlającego założyć, nie? No. Czoło troszeczkę przy skroniach. Zadowolona. Nie wiem, jak Wam się podoba, ale mi się podoba strasznie taki efekt cieniowania. Ja jeszcze kiedyś, słuchajcie, nie cieniowałam, absolutnie nie konturowałam gdzieś przy skroniach, przy nosie, ale efekt widać. Jest różnica, jest twarz taka fajna, jakby opalona, zrobiona ładnie. Także polecam próbować, polecam ćwiczyć. No i jeszcze koło nosa takim małym pędzelkiem z Real Technique. Jest to pędzel Setting Brush. Ten sam bronzer. Delikatnie macam, strzepuję i tutaj przy bokach właśnie wykonturujemy sobie nos. Wiele z Was się mnie pyta, gdzie się nauczyłam malować. Ja oczywiście jestem samoukiem, sama się nauczyłam malować. Tutaj przy brodzie, ok, delikatnie, nie za mocno, nie za nachalnie, więc tak wystarczy. Także jak mówię, ja się uczyłam sama malować, może to, że mi to tak wszystko łatwiej idzie, spowodowało, jest skutkiem tego, że ja chodziłam do szkoły plastycznej, więc jakieś tam, wiecie, wizje plastyczne mam. Dobra, roztarłam i teraz przechodzimy do różu i tu chciałam nałożyć, w sumie no nie wiem teraz, czy to będzie ładnie wyglądać, ten Blush Ups Essence 20 Pinky Flow, to jest taki bardzo mocny róż. Możecie zobaczyć, ale on bardzo delikatnie i subtelnie wygląda na policzkach. Nałożę sobie go Hakuro H24, to jest ten taki ścięty z różu, wczoraj go używałam, więc jest brudny, wybaczcie. Delikatnie macam tymi końcóweczkami, również wszystko strzepuję i ja nigdy nie nakładam różu tak rozcierając. Ja tak bardzo delikatnie wklepuję, stempluję od takiej naprawdę małej ilości, delikatnie tam gdzieś tak właśnie się uśmiechnąć i robiąc właśnie coś takiego. On jest naprawdę bardzo delikatny. Ja się bałam tego różu, bo on jest taki naprawdę bardzo mocno różowy, ale daje bardzo ładny i naturalny rumieniec. Tu na kości policzkowe właśnie tak delikatnie. I później jak już sobie zastępuję, to bokiem tego pędzelka rozcieram w kierunku bronzera. To daje taki naprawdę bardzo subtelny rumieniec. I tak by wyglądał róż. Teraz troszeczkę rozjaśnię sobie kości policzkowe rozświetlaczem.
Mam tutaj bardzo fajne dwa produkty od Moniki. Pierwszy to jest Shimmer Powder Body and Face z Alterny chyba, czy Alverde. Taki właśnie puder rozświetlający. On ma rozświetlenie takie złotawe. Możecie zobaczyć. Złoty jest. O, tutaj tak się mieni. Na złoto. Natomiast ten tutaj z Makeup Academy. On jest taki bardzo taki właśnie wpadający w róż delikatnie. I ten sobie nałożę. Nałożymy go pędzelkiem. Tutaj mam Bidellium Tools 787. To jest taki delikatny, puszysty pędzelek. Nakładam sobie ten rozświetlacz, również szczypuję i delikatnie przy kości, nad kością, tutaj w kierunku skroni, robię sobie bardzo delikatne rozświetlenie. I mogę sobie również, możecie sobie również rozświetlaczem delikatnie rozjaśnić łuk brwiowy jakimś bardzo cienkim właśnie pędzelkiem. Tutaj pod spodem, aby ten cień był właśnie, aby oko było fajnie, no ładnie. Aby to był właśnie taki fajny, rozświetlony makijaż. Tak wygląda skończony makijaż. Ja sobie jeszcze tylko zobaczę, czy nie muszę poprawić kreski po tym linerze, żeby nie było jakichś takich, wiecie, ciałowych prześwitów. Rzęsy dolne mam wymalowane. Tak, ok. Tak wygląda, słuchajcie, skończony makijaż. Nałożę sobie jeszcze może jakąś pomadkę na usta. Pierwsza lepsza, która mi się nawinęła, Rimmel by Kate Moss. 101, matowa, usta mam fajnie nawilżone tym balsamikiem, więc sobie nałożę tą pomadkę. Chciałyście, abym zrobiła tutorial, to proszę bardzo, polecam, tak prezentuje się skończony makijaż. Ja się tu troszeczkę do Was przybliżę, abyście zobaczyły, jak to wygląda. Także tak jak mówię, bardzo fajnie, wiosenny makijaż. Oczywiście ten turkus możecie zamienić jakimkolwiek innym cieniem, jakiś róż, zieleń. Będzie i tak wszystko ładnie wyglądać, bo i tak skupiamy się na centralnej powiece, centralnej części powieki, na właśnie tutaj na środku, a bardzo mały, delikatny akcent kolorowy macie tutaj po prostu tego makijażu. I tak się prezentuje skończony makijaż, bardzo delikatnie rozświetlone kości policzkowe. No i muszę Wam powiedzieć, że fajnie się spisuje właśnie ten rozświetlacz Specify pod podkład. Bardzo fajną taką glow poświatę daje. Także tak prezentuje się skończony makijaż. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli jesteście jeszcze ciekawi jakiegoś innego mojego makijażu, piszcie w komentarzu. Ja bardzo chętnie nagram dla Was taki filmik. No i co, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Zapraszam do subskrypcji. Listę wszystkich użytych kosmetyków znajdziecie tutaj na dole, gdybyście były ciekawe. No i co, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.